jest znakiem Krzyża Świętego, który też przypomina, że Bóg jest trójjedyny Ojciec, Syn i Duch Święty w trzech osobach, ale w jednej naturze. Czcimy dzisiaj Boga trójjedynego, który jest dla nas przykładem jedności, miłości. I dzisiaj, ponieważ usza sprawowana jest właśnie w intencjach wszystkich graduantów, chciałbym serdecznie przywitać po imieniu i nazwisku wypowiem i też jaką szkołę kończyły poszczególni studenci. Najpierw najmłodszy z naszego uniwersytetu, tutaj z przedszkola. Witamy Sychocką Amelię, Andrzej Skodner, Polcek Adama i Śnitkę Dominik. I też naszych studentów. Sokowski Zydeliusz, Romeo High School, Słodyczka Konrad, Casino High School, Śnitko Sandra, Casino High School, Skwarek Tomek Troy, Athens High School, Kędzierski Nicole Adams High School, Sosnowski Joshua, Dakota High School, Cybart Magdalena, Dakota High School, Skwarek Paula, Hillsdale College, Maciąg Marysia, Adams High School, Sulborski Sebastian University of Michigan, Lucian Jessica, Oakland University, Zawadzka Elżbieta, John Hopkins University, Luma Michael, Michigan State University, Bart Ruth, Wayne State University, Andrzejewska Gabriela, Central Michigan University, Witek Elizabeth, University of Michigan, and Argo Medical Engineering Bachelor and Science Degree. Stefański Maximilian International Academy East Troy, Bocerowski Patryk, Michigan State University, Sychocki Erika, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Cybart Natalia, Lawrence Technological University, Hansel Nicholas, Academy of the International Study, Utica, Debowski Nicole, Cumberland University, Bachelor of Science, Lebioda Isabel Wayne State University, Jenińskim Michał Wayne State University, School of Medicine, Piwowarski David Oakland University, Wodkiewicz Christopher Oakland University, Piotrkowski Alice Detroit of Mercy University, Zaleczny Aleksander Madonna University and Poskowicz Aleksandra University of Michigan. Witamy tych wszystkich studentów, graduantów naszą szkołą młodzieży. Ojcze, popatrz w Tobie, Boże,
Życzę wam, drodzy chłopcy, dziewczęta, aby poznawanie prawdy, którą dokonujecie właśnie w czasie studiów w różnych dyscyplinach, zawsze prowadziło do Chrystusa. Święty Jan Paweł II powiedział, że wiara to jest fides et ratio, to znaczy wiara i rozum. Nasz rozum też musimy używać, nasza wiara jest rozumną. Starajcie się, zgłębiając prawdy tego wszechświata, pamiętać o tym, że pełnią prawdy jest Bóg, Jezusie Chrystusie. Życzę wam tego z całego serca. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.